Dzień dobry Państwu. Motion Trio, witamy serdecznie z centrum B7, gdzie swoją siedzibę ma stowarzyszenie B1, a gdzie razem z Motion Trio edytowaliśmy nasz nowy album, który wkrótce powstanie. Prace są w trakcie, płyta już niebawem w sklepach. Na płycie znajdziemy 11 utworów i każdy z nich będzie opowiadał jakąś historię, a wszystko, co jest zawarte ogólnie materiałowo na tej płycie, jest jakby naszym doświadczeniem życiowym. Jest to smutek, nostalgia, radość, wszystko można tam znaleźć. Tak, to są utwory, które w naszych głowach dojrzewają już od długiego czasu. Czy niektóre są pomysłami świeżymi, niektóre już zaczerpnięte z szuflady sprzed kilku lat. No i jesteśmy strasznie zadowoleni z rezultatów tej pracy, bo to chyba będzie nasze największe autorskie dzieło jak dotychczas. Tak, i wszyscy byli w studio bardzo podekscytowani, ponieważ to pierwsza po 10 latach płyta autorska, więc wszyscy chodzili bardzo skupieni. Szanowni Państwo, premiera płyty 17 lutego 2018 roku. Płyty będą dostępne w dobrych sklepach muzycznych oraz online na naszej stronie motiontrio.com. Polecamy wszystkim, bo to jest muzyka nie tylko dla wielbicieli akordeonu, ale dla wszystkich tych, którzy kochają piękno w muzyce, bo tego w muzyce przede wszystkim cały czas poszukujemy. Pozdrawiamy serdecznie Janusza, który niestety nie mógł dotrzeć dzisiaj do Nowej Huty. Jesteśmy we dwóch, wszystkich fanów akordeonu i życzymy Państwu miłego słuchania z naszą muzyką z płyty Accordion Stories. Już się nie możemy doczekać na spotkanie z Państwem. Jestem świadkiem historii, kustoszem Muzeum Czynu Zbrojnego. Moja tutaj działalność społeczna rozpoczęła się w 2002 roku. Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie ma już 55 lat. Zostało założone przez kombatantów i weteranów I i II wojny światowej. Do najważniejszych zabytków w naszym muzeum należy między innymi koło sterownicze okrętu podwodnego Sęp, mundur marynarza marynarki wojennej, urządzenia nawigacyjne, żyroskop i ster kierunkowy. To wszystko przywieziono w złomie do huty na przetop, na żyletki, jak to mówią, nie? Ale był tam właśnie marynarz Aleksiewicz, mat marynarki wojennej. I tutaj jest ciekawy, można by pokazać ten mundur. To jest mundur obecnie pułkownika Mieczysława Heroda, który w 1939 roku jako artylerzysta walczył pod Pszczyną i był jednym z budowniczych tego muzeum. Mamy nadzieję, że Order Orła Białego otrzyma na swoje stulecie życia.
łapanka, Niemcy przychodzą, aresztują ludzi do rozstrzelania. Nie? Tutaj też to znowu praca w obozach koncentracyjnych. Tutaj są też więźniowie i to wszystko wykonali tacy, no można powiedzieć, że to artyści, nie? Nie? Tak przedstawiali, jak przeżyli i byli w obozach koncentracyjnych. Tutaj mamy sztandar, który specjalnie zrobili więźniarki z obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. No i to są oryginalne szlafroki, czy jakieś tak ubrania, takie płaszcze więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Mundury arabskiego kawalera orderu Virtuti Militari. Zestrzelili dwa niemieckie samoloty 1 i 2 września. Niestety jego dowódca, kapitan Medwecki, zginął. Tadeusz Arabski zestrzelił tego Niemca, który zestrzelił tego. To jest 1939 rok, 1 września.